Oficjalnie wystartuje wtedy, kiedy będą ogłoszone wybory oficjalnie, zgodnie z przepisami, ale tak naprawdę mamy tak już naprawdę prawie wiemy, 100%. Że kampania wyborcza trwa od kilku ładnych tygodni, jeżeli nie od kilku ładnych miesięcy. To prawda, u niektórych nawet już kilka lat. Jak popatrzymy na pana prezydenta Dudę, no to on już prowadzi tę kampanię od samego początku swojej kadencji, ale kampania rządzi się swoimi prawidłami i też pewne oficjalne kroki muszą zostać poczynione, zatem wszystkie partie, które tworzą klub lewicy w parlamencie, czyli Wiosna, SLD i Razem, oficjalnie już poparły Roberta Biedronia jako kandydata lewicy na ten najwyższy urząd w państwie. A 19 stycznia, czyli w najbliższą niedzielę, w bardzo symbolicznym dla Roberta Biedronia, Wiosny, Lewicy i wszystkich postępowych sił w Polsce miejscu, czyli w Słupsku, odbędzie się konwencja, na której oficjalnie trzy partie obwieszczą urbi et orbi, że Robert Biedroń będzie kandydatem postępowych, progresywnych, europejskich sił w Polsce na urząd prezydenta. I rozumiem, że ze Słupska Robert Biedroń ruszy w Polskę. Tak, ruszy w Polskę. To jest to, co Robert Biedroń lubi najbardziej, czyli rozmawiać z Polakami. Robert Biedroń pokazał już od bardzo wielu lat, pokazuje, że lubi iść pod prąd, potrafi iść pod prąd i te ostatnie lata jego kariery zawodowej pokazują, że robi to z sukcesem, że Polacy lubią ludzi, którzy są szczerzy, ludzi, którzy nie ukrywają niczego, którzy może nie są akceptowani przez większość, ale proszę mi pokazać polityka, który jest akceptowany przez 100% naszych rodaków, ale nie boi się podnosić ważnych dla Polaków kwestii. Panie pośle, pan przed chwilą powiedział, że Polacy lubią, wyborcy lubią szczerych polityków i to pewna prawda, choć prawdopodobnie jest też tak, że część wyborców nie oczekuje szczerości od polityków, bo uważa, że jej przynajmniej od części otrzymać nie może. No to w takim razie o tą szczerość zapytam. Robert Biedroń proszę wtedy, bardzo. Kiedy zakładał Wiosnę, kiedy pojawiały się już pierwsze konwencje Wiosny, mówił o tym, że chce zostać w polskiej polityce. Później mówił o tym, że będzie kandydował w wyborach europejskich, ale powiedział, że to jest tylko czasowe, bo będzie kandydował również w wyborach do polskiego parlamentu, bo to on jest dla niego priorytetem i wówczas no, zrzeknie się mandatu, de facto straci mandat, bo to chyba tak by wyglądała ta procedura europosła. Tak się nie stało, no to jak z tą szczerością? Szczerość jest, była i będzie. Panie redaktor, proszę pamiętać i myślę, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki to dobrze rozumieją. Decyzja o kandydowaniu bądź nie w momencie, kiedy Wiosna, SLD i Razem rozpoczęły ścisłą współpracę, nie należała już tylko do Roberta Biedronia, czy tylko do Wiosny. To była wspólna decyzja trzech dużych partii politycznych, żeby oszczędzić Roberta Biedronia w kampanii sejmowej, choć oszczędzany nie był, bo był szefem sztabu wyborczego Lewicy i wprowadził tę Lewicę z całkiem niezłym wynikiem do parlamentu, ale to była decyzja strategiczna i w polityce też trzeba szczerze mówić o tym, że podejmuje się trudne decyzje i tą trudną decyzją, ale bardzo ważną decyzją dla Lewicy było to, żeby... z panem posłem, europosłem Robertem Biedroniem i on za każdym razem przedstawiał inną wersję tej historii. Pan też mówi inną wersję, to znaczy tych wersji nie, no, jest redaktor, kilka nie ma i nie innej było, wersji. Ale nie, no. Wersja jest panie jedna. No, przepraszam Robert bardzo, Biedroń. Każdy może wrócić do wypowiedzi pana Roberta Biedronia sprzed wielu miesięcy. To wróćmy do tej wypowiedzi. I, ale... No nie jednej, bo tych wypowiedzi pani, było kilka. Pani redaktor, mamy styczeń 2020 roku. Niezwykle ważne 3-4 miesiące przed nami kampanii wyborczej. Lewica ma silnego kandydata, najbardziej rozpoznawalnego kandydata po stronie postępowej, progresywnej w Polsce, Roberta Biedronia. Polityka, który pokazał, że takie kwestie jak rozdział państwa od kościoła, troska o średnie i małe miasta, troska o prawa człowieka czy o miejsce Polski w Europie, to są dla niego priorytety. I takiego kandydata wystawia Lewica, bo uważamy, że Polska zasługuje na inną prezydenturę nie, niż ta, którą bardzo, bo reprezentuje ja nie do końca, pan prezydent to, Duda. To rozumiem. Państwo mają prawo i oczywiście tego też oczekują od państwa wyborcy.
wyborcy, że wystawią państwo swojego kandydata. Choć i część pewno, choć część pewno wyborców też, bo były takie badania przeprowadzane, uważa, że to powinien być wspólny kandydat opozycji, ale zostawmy to. No ale to jest tak, że powiem szczerze, nie do końca rozumiem, w jaki sposób autorytet, o którym pan mówi, pana Roberta Biedronia, czy jego rozpoznawalność, czy jego siła polityczna zostałaby zniszczona albo coś by utraciła na swojej mocy w polskim parlamencie. Pani redaktor, to była decyzja trzech partii politycznych, żeby Robert Biedroń, jako jedna z największych osób sukcesu na polskiej scenie politycznej, czy po stronie tej lewicowej, socjaldemokratycznej, żeby poprowadziła lewicę do dobrego wyniku. I tak się wydarzyło. Panie pośle, a Robert czy pan Biedroń był szefem sztabu wypowiedzi lewicy. Szefa SLD, który po wyborach parlamentarnych podśmiewał się z Roberta Biedronia i mówił, że to są bajki, które pan Robert Biedroń opowiada, że on złoży mandat europosła, że on się może zakładać o to, że pan Robert Biedroń nie będzie kandydował w wyborach parlamentarnych. Redaktor, no przepraszam bardzo, no panie pośle, to naprawdę nie redaktor, było wieki temu, tylko dosłownie to pół roku temu. Pół roku, ale wie pani redaktor, no polityka taka czasami jest chyba, że mówimy o parę słów, to znaczy nie, tak, że mówimy o parę słów za dużo, tak jak powiedział to pan przewodniczący Czarzasty. Ja myślę, że Polacy nie oczekują od nas tego, żebyśmy rozgrzebywali to, co ktoś kiedyś mówił o kimś w polityce. A może oczekują lewica wywiązywania zawsze patrzy do się z zobowiązań. Jak ktoś daje dlatego słowo, to po prostu to patrzy, robi. Dlatego Lewica zawsze patrzy do przodu i proponujemy świetnego kandydata i świetny program. I mówmy o tym, co będzie przez najbliższe 4 miesiące i przez najbliższe 5 lat prezydentury. Mówimy również o wiarygodności, bo to jest bardzo ważne. Absolutnie. Pan będzie uczestniczył Biedroń, w kampanii pan wyborczej Biedroń, pana Roberta Biedronia? Jeśli będzie takie zapotrzebowanie, to tak, jestem do dyspozycji. Jestem też osobą, która potrafi robić kampanię wyborczą. Ze sobą? Oczywiście uzgadniamy. Mm-hmm. Nie, no uzgadniamy, no bo oczywiście. Rozumiem, że to nie jest kwestia zapotrzebowania, ale również no, państwa relacji. Rozumiem, że zawsze ta najbliższa osoba, przynajmniej tak do tej pory było w polskiej polityce, ona zawsze tutaj nie jest wyjątkiem. Zawsze stałem przy Robercie Biedroniu przy ważnych decyzjach w jego życiu, wtedy, kiedy startował do Sejmu, wtedy, kiedy startował do Europarlamentu, wtedy, kiedy startował z sukcesem na prezydenta Słupska i zawsze go wspierałem. I tak jak ja będę wspierał Roberta Biedronia, tak będzie go wspierała cała opozycyjna lewica, bo to jest dobry kandydat. I też ja nie mówię tylko dlatego, żeby go chwalić. Wiadomo, każda sroka swój ogon chwali, ale to jest osoba, która, i to zwracam się do naszych słuchaczy i słuchaczek, to jest człowiek, który wbrew okolicznościom często szedł pod prąd. Nie było mu łatwo w życiu. To jest chłopak z niewielkiego miasta, z Krosna, który potrafił zdobyć i mandat posła, i europosła, i był dobrym prezydentem średniej wielkości miasta, czyli Słupska. I za chwilę będziemy tę rozmowę kontynuować już w innej formie. Przypominam, że gościem programu polskiego, pierwszego programu Polskiego Radia jest pan poseł Krzysztof Śmiszek. Ciąg dalszy tej rozmowy na naszej stronie internetowej, na Twitterze, Facebooku, na YouTubie, więc gorąco zapraszamy, żeby państwo z nami pozostali. I rozmawiamy dalej. Panie pośle, jak pan ocenia, czy być może to była jakaś niefortunna wypowiedź, ale ta wypowiedź dotycząca pierwszej decyzji, którą ewentualnie pan poseł Robert Biedroń już jako prezydent ma podjąć, dotyczącej adopcji kota. No, czy w ocenie pana i pana Roberta Biedronia rola pierwszej damy jest tak nieistotna, że przepraszam bardzo, może ją pełnić zwierzę? No, w tym wypadku kot. Nie, oczywiście Robert zawsze ma cechuje się dobrym poczuciem humoru. Ale to właśnie pytanie, to, czy to jest dobre. Zwierzęta, czy to jest dobre pani poczucie redaktor, to są, humoru? To, no ale wie pan, no, to są takie przepraszam, małe no, do tej rzeczy. Pory, adopcja ale to, kota nie, jest nie, zawsze ale fajna, to, prawda? Wie pan, no kota może tyle, pan adoptować, nawet tyle kilka kotów może pan adoptować. Zresztą za chwilę no, o prawach zwierząt też będziemy rozmawiać. Nie zapominajmy no, ale o to było, psach. Ale przepraszam bardzo. Rozumiem, że znaczy jest tak, że w Polsce do tej pory funkcje pierwszej damy sprawowały kobiety. No ja się zastanawiam, państwo tak dużo mówią o równości, równouprawnieniu i ta Panie wypowiedź redaktor, no, może być obraźliwa wobec pań,
niektóre pani prezydentowej, która teraz pełni tą funkcję, ale też i wcześniejszych. Nie, absolutnie. Dobrze, to teraz już poważnie, bo to jest Nie, ja po prostu uważam, że humoru, tak nie należy zażartować. No mówię panu zupełnie dobrze, wprost. Pani redaktor, to ja powiem coś takiego. Trochę humoru nam nie zaszkodzi, ale to jest poważna humor, sprawa. Tak? Można mówić, że ale teraz już mówimy poważnie, pani redaktor. Nie, ale nie, bo to jest oczywiście odpowiedź na pewne takie aluzje homofobiczne do tego, co pisał czy Roman Giertych, czy w mediach społecznościowych, czy inne osoby, także niektórzy dziennikarze, także mediów niestety publicznych, które do tej pory ceniłem. No tak, ale jeżeli pan Robert Biedroń poczuł się urażony wpisem pana Giertycha, no to w takim razie uważam, że też nie powinien urażać i obrażać innych. Roman Giertych nie jest już w stanie urazić na pewno ani mnie, ani Roberta Biedronia, więc może odsuńmy tę postać już do lamusa historii. Natomiast pani redaktor, też trzeba rozmawiać o tym, że zmieniają się pewne społeczne uwarunkowania i ale może być tak, nie że... w taki sposób, żeby kot pełnił rolę pierwszej damy. Nie, no pewnie, że nie kot ma pełnić rolę pierwszej damy, tylko to ma być symbol otwartości Pałacu Prezydenckiego na potrzeby wszystkich, także naszych braci i sióstr mniejszych. Bo chyba pan żartuje. Nie, mówi pan nie, to no, zupełnie poważnie. Pani redaktor, poważnie. No ale naprawdę nie, pan, będziemy no, rozmawiać o kocie ale nie, przez... Przepraszam. Nie, przepraszam bardzo. No, nie, ale wie pan, ja no, uważam, rozmawiamy że to było o oficjalnej wypowiedzi. Ale ja rozumiem, no, że mógł pan Robert Biedroń uznać, że to jest humorystyczne, no ale jednak no to mogło pani się redaktor, spotkać to z jakoś taką zgrzyta, reakcją to ma pani przykrą do tego prawa nie... kobiet i... Część kobiet mogła uznać, że to jest obrażające dla nich. Myślę, że ta część kobiet, która wie o co chodziło z tą wypowiedzią, nie czuje się urażona. No, dajmy spokój. No, wypowiedź o kocie. No, dobrze, będziemy ale o tym teraz rozmawiać na antenie. No, myślę, że warto akurat w tym kontekście. Ale dobrze, zapytam pana też o prawa zwierząt. Jak już rozmawiamy o kocie i różnych innych zwierzętach, pan wspomniał też psy, zdaje się. Tak, pojawiła się taka propozycja w tej chwili zgłoszona, zasygnalizowana przez byłego posła, ale przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, żeby powstała, być może należy to rozważyć, taka służba państwowa ulokowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, która byłaby dedykowana właśnie staniu na straży praw zwierząt. Zdaniem pana prezesa Czabańskiego, przewodniczącego Czabańskiego, to jest tak, że no, bardzo często policja po prostu, no i słusznie, zajmuje się przede wszystkim sprawami ludzkimi, bo one są absolutnie priorytetowe, a sprawy zwierząt są już jakby w dalszym miejscu rozpatrywane. Państwu się podoba ten pomysł, czy nie? Absolutnie, to jest absolutnie godne zastanowienie. Widzi pani redaktor, ja bym chciał rozmawiać o takich rzeczach także z moimi przeciwnikami politycznymi, czyli z Prawem i Sprawiedliwością. Lewica szła do wyborów z programem, który zawierał m.in. taki element jak powołanie Rzecznika Praw Zwierząt i specjalnej służby. I teraz możemy rozmawiać. Lewica mówi, że to powinien być urząd niezależny. Prawica mówi, że powinna to być służba podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. I spotkajmy się w połowie drogi, złóżmy nasze projekty do laski marszałkowskiej i normalnie rozmawiajmy, bo ja naprawdę od 2 miesięcy będąc w parlamencie tęsknię za normalną rozmową w parlamencie. Jestem w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i widzę, że w tej komisji nie można normalnie porozmawiać o niczym. Już nie mówię o sędziach czy o kwestii praworządności, ale o takich neutralnych kwestiach, jak niedawno rozmawialiśmy o specjalnych sądach do spraw praw autorskich, czy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie stwarza takich warunków do rozmowy z opozycją? Przecież ustawa uchwalona, ja nie wiem, 300 czy 400 razie, głosami. Czy pana zdaniem opozycja stwarza warunki do tego, żeby dyskutować w sposób merytoryczny? Ja się mogę wypowiadać za Lewicę, ale pani redaktor, jeśli mogę. Ale pan jest też obserwatorem i uczestnikiem życia politycznego. Ja rozumiem, że bierze pan odpowiedzialność za to, co pan robi, co robią pana koledzy klubowi. Już za innych pan odpowiedzialności nie bierze. Tak. Ale pamięta pan te sceny, no, śpiewy w Sejmie, rzucanie papierami, no, jakieś marsze z krzesłami, cuda po prostu. I z chęcią się na ten temat wypowiem. Proszę zauważyć, jak zachowuje się Lewica, która jest w opozycji. Lewica, znaczy ja muszę się podzielić z panią, jeśli mamy jeszcze chwileczkę czasu, szybciutko, bo jeszcze wrażeniami. Chciałam kiedy o jedną siedzimy sprawę na sali zapytać. Sejmowej, część opozycji ciągle krzyczy, tłupie i jest zawsze na nie. Opozycja lewicowa mówi nie, nie ale mówimy, nie,
są w koalicji ograniczone... z tą opozycją. Pani redaktor, proszę, bądźmy poważni, chociaż w poniedziałek, poniedziałek ja rano. Ja jestem bardzo poważna. A przepraszam, Lewica, a państwo Lewica w Senacie jest nie są w koalicji jest opozycją. Z tą opozycją? Pani redaktor, mówimy teraz o opozycji. Jak nie, się ale no ja Lewica? Się pytam, no to państwo są w koalicji Lewica z tą opozycją, nie. Która tupie i krzyczy, czy nie? Lewica, zaraz odpowiem, Lewica no, obawiam mówi się, że nie może pewnym rozwiązaniom rozumiem. To pisowskim, już, to ale już my składamy pan, od razu nasze pan, projekty ustaw i już będziemy rozmawiać już w tym tygodniu. Pan mówił, ale czy państwo są w koalicji z tą częścią opozycji, która tupie i krzyczy, no, czy nie? No, oczywiście, że ja nie jestem zwolennikiem w Sejmie zachowań pod tytułem nie, bo nie i bycie taką totalną opozycją w ogóle nam nie odpowiada. Proszę ale zauważyć, że jak my tej, rozmawiamy z Prawem i Sprawiedliwością, na przykład ale o emeryturach... Ale wie pan, no to jest proste to pytanie. Są państwo w koalicji, nie? Czy nie? No, w Sejmie nie mamy żadnej koalicji. W Senacie mamy dwoje postępowych, lewicowych senatorów ale i tworzymy większość to, no, z, ale no to z innymi, ponieważ czyli są uważamy, państwo w koalicji? Że... Ponieważ uważamy, rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie, nie może mieć totalnej władzy. Ale państwo są w tej koalicji. Jest, współpracujemy w Senacie w ramach nie, no, paktu senackiego, na który się dogadaliśmy. No. Można i to w ten nazwać sposób pakt, mogliśmy można odsunąć, nazwać koalicję, ale de facto oznacza odsunęliśmy to, to Prawo samo. I Sprawiedliwość panie, od władzy, co Prawo pośle, i Sprawiedliwość mamy jeszcze bardzo, dosłownie bardzo minutę. Boli. Ja chciałabym jeszcze zadać to pytanie. Dosłownie godzinę temu na antenie, naszej antenie w Sygnałach Dnia, pan wiceminister Marcin Warchoł mówił o tym, że pobyt, przyjazd Komisji Weneckiej, przedstawicieli Komisji Weneckiej to no miał charakter taki prywatny, nieformalny, dlatego że marszałek Senatu nie ma prawa zaprosić Komisji Weneckiej do Polski. Niepotrzebne słowa pana ministra, też niepotrzebne słowa polityków Prawa i Sprawiedliwości, które tak dezawuują i ale ośmieszają. Ale rozumiem, że pan uważa, że pan marszałek miał prawo zaprosić. Tak, pani redaktor, ponieważ to nie jest prowadzenie jest polityki międzynarodowej, tego? Natomiast to jest konsultacja z organem, do systemu prawnego, którego należymy. Przecież należymy do Rady Europy, należymy do Unii Europejskiej. To nie jest prowadzenie polityki międzynarodowej. My jako Polska jesteśmy nie, zobowiązani no, panie pośle, do przestrzegania bardzo, no, wartości Rady też, Europy należymy i Unii też Europejskiej. Do ONZ-u. W ONZ-cie są prawie wszystkie państwa na świecie. No i wtedy, nie wiem, no, rozmowy z przedstawicielami tychże państw. Pan, pan by powiedział, jednej... że są rozmowami dobrze, wewnętrznymi wobec, no to, wewnątrz ONZ-u. To porozmawiajmy no to jest jakiś teraz na argumenty nie, prawne. No porozmawiajmy nie, na argumenty prawne. Powie w takim razie, bardzo proszę. Jaka prawo jest Unii Europejskiej prawa? Jest nie, prawem. Jaka jest podstawa już mówię, prawna, już mówię. O którą oparł się pan marszałek Grodzki, prawo... zapraszając Komisję Wenecką? Prawo mówimy prawna o prawie jest bardzo polskim. Silna. Traktaty, ale nie, traktaty ustanawiające się, Unię Europejską. Prawo my jesteśmy, polskie. Już mówię. Przecież prawem polskim jest także prawo Unii Europejskiej. To nie jest tak, że jesteśmy jakimiś dwoma odseparowanymi nie. od siebie systemami prawnymi. Prawo Unii jesteśmy Europejskiej w Unii Europejskiej nie i mamy reguluje prawo tego, kto w Polsce prowadzi politykę zagraniczną, panie pośle. To ale to nie jest polityka zagraniczna, no panie redaktor. No... Prawo i Sprawiedliwość próbuje wepchnąć tę dyskusję na poziom polityki międzynarodowej, ale my nie jesteśmy tutaj na tym poziomie. Komisja Wenecka przyjechała jako organ Rady Europy do Polski na zaproszenie oficjalnego organu władzy państwowej, czyli marszałka Senatu. Nie wiem, być może Prawo i Sprawiedliwość nie uznaje Senatu jako oficjalnego organu władzy państwowej. Prawo konstytucyjne mówi bardzo wyraźnie, że Senat istnieje i jest organem władzy w państwie. I na zaproszenie marszałka Senatu komisja przyjechała, tak samo jak przyjeżdżają inne organy międzynarodowe, dlatego, że jesteśmy systemem naczyń połączonych. Nasze systemy prawne czyli się pana zdaniem, uzupełniają. Przepraszam, każdy urząd, każdy organ władzy w Polsce może kontaktować się dowolnie z różnymi instytucjami zagranicznymi, prowadzić z nimi dialog, podpisywać jakieś dokumenty, prowadzić zachęcać dialog, do współpracy tak. i tak dalej. Oczywiście, że prowadzić dialog, dobrze pani redaktor powiedziała. To jest prowadzenie dialogu, to nie jest podejmowanie decyzji. Komisja Wenecka nie przyjechała do nas i podjęła jakąś uchwałę czy rezolucję wzywającą pan, nas do tego czy tamtego. Pan marszałek Grodzki twierdził, że konsultował i z Komisją Wenecką, z przedstawicielami i z panią wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, konsultował sposób, w jaki polski Senat powinien postąpić wobec skierowanych do I niego z Sejmu bardzo dobrze, pani redaktor, bardzo dobrze, dlatego, I że to, co mnie boli jako prawnika najbardziej, zdaniem to jest, to, nie że jest to wartości żadna Rady Europy są łamane. Tak? Nie, to nie są, to nie jest polityka zagraniczna, to jest normalny proces konsultacyjny, tak jak tworzy się prawo, bierze się pod
uwagę wartości i zasady. Kropkę. I tak jesteśmy po czasie, panie pośle. Dziękuję, bardzo dziękuję. Pozdrawiam pan serdecznie. Poseł Krzysztof Śmiszek, poseł Wiosny, Nowa Lewica z Wrocławia. Serdecznie pozdrawiamy i Wrocław Wrocławia również. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.